Witam Was dzisiaj troszeczkę inaczej, spod Basjoka. Tak, słuchajcie, mój Basjoczek wygląda. Nie wiem, nie mierzyłem go, ale tak patrząc do tego Maurycego, on ma 3,70 w tej chwili ponad. No to też ma sporo, ponad 3 metry. No i tu są, słuchajcie, jego odrosty. Co postanowiłem? No zobaczcie, to jest odrost. Jest prawie tak jak ja. No, trochę niższy. No to jak ja się wyprostuję, no to powiedzmy sięga mi pod brodę, no to ja wiem, ponad grubo, ponad 1,50 m. O co mi chodzi? Słuchajcie, postanowiłem tego Basjoka zimować w gruncie. A żeby, nie daj Boże, coś się nie udało, no to chcę pobrać sobie przynajmniej jeden odrost, może dwa, zobaczymy, jak mi to w ogóle pójdzie i w razie czego, żebym miał, żebym nie został bez banana. No to nic, zaczynam. Słuchajcie, chciałbym jakoś tak, żeby jak najmniej korzeni trochę pouszkadzać, to tak widzę, że tu są korzonki. Myślę, że na taki odrost to już powinien mieć korzenie, nie? Jak myślicie? To jest taka, wiecie co? Zabawa w archeologa. Z pędzelkiem się sobie siedzieć i dłubać. No, korzenie ma dosyć dugawe. Czemu na przykład tak wcześnie to robię? No w sumie nie jest wcześnie, bo już zaraz jest połowa, praktycznie już jest połowa września. No chciałbym, żeby się trochę ten jeżeli ruszę trochę korzeniu tego Basjoka, nie? Mamuśki, żeby trochę te korzenie się też zregenerowały. I tak widzicie, się bawię, a nie chciałbym, żeby u mamuśki, żeby jak najmniej uszkodzić system korzeniowy, a do zimy, żeby ten jej system korzeniowy, nawet gdy troszkę uszkodzi się, no bo wiadomo, że się uszkodzi, żeby spokojnie był w stanie się zregenerować. Także, wiecie co, muszę sobie kupić maczetę, bo to kurde, to jest moja maczeta, a to jest trochę za mała. Jak na maczetę. Jak myślicie, to są korzenie od tego? Jak myślicie? Zobaczymy jeszcze. Trochę jeszcze trzeba pobawić. Coś powiem o tym Basjoku. Słuchajcie, kupiłem go w ubiegłym roku. Szczerze. Na znanym portalu. Jako Sigmensis Red Tiger. No ale był malutki bananek, nie miał, jak to się mówi, liści wybarwionych, no to będzie z niego. Dopiero jeden z kolegów mi powiedział, słuchaj, to jest Basjok. Ale ja się też ucieszyłem, bo nie miałem Basjoka, także kiepsko mi rósł w ubiegłym roku, nie mogę powiedzieć, bo taki super jakiś przyrostów nie miał ani nic, ale za to w tym roku, no to widzicie, zobaczcie, czadu daje. Tu zobaczcie, przecież tu nawet, o, nie idzie tego objąć ręką. Jest kawał bydlaczka. No nic, słuchajcie, ja się będę bawił dalej. Będę się bawił dalej i Wam zaraz pokażę. No słuchajcie, spróbuję, tu mam odrost, nie chciałbym tego małego odrostu, też nowego. Nie wiem. Jeszcze może trochę po dziubie. Kurde, powiem Wam, codziennie jest podlewana ziemia. Ale pod nim aż tak, kurde, mokro to nie jest.
zrobił trochę. Nic, spróbujemy odciąć. No, pomału, pomału. Słuchajcie, pomału idzie. Jest. Jest. Oj, zaraz musi trafić. Zobaczcie. Korzonki ma. Zaraz trafi do swojej dęciuszki. Ja go położę, słuchajcie. No. Zasypiemy. Tu widzę, że idzie już następna. I spróbuję. Mówię, może mi się uda jeszcze tego innego. No tak będę zimował, to muszę zrobić. No w każdym razie wyszedł elegancki. Korzonki ma, słuchajcie, widzicie. Zaraz wezmę, spróbuję jeszcze ten odrostczyk. A te małe już zostawię. I wtedy jak coś, wiecie, nie daj Boże zimą, to już nie będzie mi, jak to się mówi, żal, bo będę miał dwie nowe. No i przy tym drugim robię tak samo. Podbiorę troszeczkę tu ziemię, ten, bo widzicie, tu jest, zobaczcie, idzie następny. Tu idzie z boku. Nie chciałbym wziąć, no, żeby się zmarnowały te odrosty. No, tamten mam już elegancki, wyciągnięty. Zaraz pójdzie do wsadzenia. Tego też podbiorę i spróbujemy go oddzielić. No. Także słuchajcie, będziemy się widzieli za chwilę. Ja się trochę pobawię. Znowuż w archeologa od spraw korzeni. Takimi pazurkami, żeby nie szpadlem, żeby jak najmniej ingerować szpadlem, żeby te korzenie nie poniszczyć. No, dobra, tak. No i słuchajcie, mam ten drugi też. Takie ma korzenie. Widzicie? Zdrowusieńkie, świeże. Także zaraz będę sadził. O, przeniosę sobie, położę obok siebie, oba. No, bydlaczki są. Zobaczcie sobie, kurde, bydlaczki ładne. Zaraz je będę sadził. Także widzimy się. No moi drodzy, i biorę się za sadzenie. Zaczynam od tego największego. Ma trochę takich ładnych korzonków. No tak ładnie. O. Obsypiemy. Dużo ma też świeży. Idą świeże. Także myślę, że będzie rósł. W dobrych układach, słuchajcie, to w przyszłym roku wyda już sam swoje odrosty, jak dobrze pójdzie. Ale wiecie co, zauważyłem, że jednak jak rosną w gruncie
odrosty są zupełnie inne. Jeden już ma. Ale muszę go schować. Podlać i go schować, słuchajcie, bo zobaczcie. No, wiecie co, już wam mówię. Ja mam 1,86 m. On jest wyższy, ten liść, ode mnie. Z doniczką, no to powiedzmy odjąć doniczkę, no to już kawałek jest bananka. Żeby go wiało, żeby go nie ruszało, tak muszę go gdzieś tam w ciszy ułożyć. No i słuchajcie, sadzę drugiego. Zobaczcie. Też ma ładne korzonki. Mógłbym dać większe troszeczkę doniczki, ale powiem wam szczerze, że no chcę, żeby się trochę też ukorzeniły tutaj. A druga sprawa, będą w szklarni stały przez zimę, a szklarnia ma mimo wszystko ograniczoną powierzchnię. Wystarczy, że będę miał sporo roślin, co będę musiał trzymać w wielkich donicach. A każda duża donica zajmuje dużo miejsca. Może w przyszłym roku mi się uda, że będę miał większą szklarnię. Planowałem w tym roku, ale wiecie, że z nie wszystkich planów zawsze wszystko wychodzi. No, jak to w życiu bywa, nie? Słuchajcie, normalne. Postawię je teraz na tarasie, troszeczkę tak, żeby były w cieniu i osłonięte od wiatru. O, już tu wystawię, już wam pokazuję, jak wygląda. No, on jest mniejszy od tamtego, ale też już jest kawałek basioczka. Także zaraz go podleję też i widzimy się za moment. No słuchajcie, teraz podleję jednego jeszcze i drugiego, żeby dobrze wody miały. Niech sobie korzonki tworzą świeże. Zaraz dojdę. No i słuchajcie, tak się prezentują. No, moim zdaniem ładne basioczki są. No, już duże. To matka ich, słuchajcie, jak ją chowałem na zimę, była taka, jak to, jak ten odrost. No, także tyle z akcji odnośnie basioków, ale mam jeszcze do was jedną rzecz. Słuchajcie, jesteśmy. Może ktoś się zainteresuje tą alokazją. Przepiękna jest, słuchajcie. Zobaczcie, idzie jeden odrost, idzie następny odrost. Zobaczcie, jaka jest tutaj gruba. Popatrzcie, jaki ma te liściory. No i no, wybaczcie za moje ręce, ale przed chwilą przesadzam basioki. Zobaczcie te liście. Ale już mówię, nie wyślę jej nikomu. Najwyżej, jeżeli będzie ktoś chciał, to zapraszam do mnie. A to chyba nic trudnego. Ostatnio, no nie ostatnio, ale jakiś czas temu napisał do mnie widz z taki pan Tomasz z Łodzi, czy może przyjechać, zobaczyć ogród i tak dalej. Ja mówię, oczywiście. No to on wsiada w samochód i jedzie. 2 godzinki niecałe już był i jak to się mówi. No, także jakby ktoś był zainteresowany tą alokazją, to zapraszam. Wszystko na dzisiaj, moi drodzy, z akcji basiok. O, stąd z daleka widać, słuchajcie, nie wiem, czy tam się dopatrzycie, taka koło Maurycego jest taka wielka lufa wystaje, no to mamuśka liść wypuszcza. No jeszcze raz, to wszystko na dzisiaj. Miłego wieczoru, do zobaczyska, do następnego razu. Trzymajcie się.